kolejną naszą wyprawę proszę traktować jako swoisty przewodnik, bo obejrzymy dzisiaj śluzy kanału Kłodnickiego, a jak do nich trafić, do tych najbliżej leżących koło Gliwic, no trzeba się po prostu kierować naszymi wskazówkami. Jak Państwo widzieliście, wjechaliśmy do Taciszowa i za chwileczkę pokażemy, gdzie należy skręcić, żeby trafić w to zaczarowane miejsce. Pokażemy bowiem te śluzy jako fragmenty dawnej techniki sprzed 200 lat i mało kto o nich wie, nikt do nich nie potrafi trafić. Trzeba mieć po prostu stare mapy sprzed 200 lat i kierować się właśnie nimi, a na tych mapach są zaznaczone te wszystkie śluzy. I o nich opowiem troszeczkę później, żeby nie absorbować swojej uwagi podczas jazdy samochodem. Za chwileczkę skręcimy w Taciszowie na mały parking. Znajduje on się przy odlewni dzwonów felczyńskich i naprzeciwko klasztoru Kamilianów w Taciszowie. Proszę obserwować, gdzie jedziemy i gdzie staniemy. Tradycyjnie ubieramy gumowce, bo skoro jest wędrówka w planie po śluzach, a śluzy to rzecz mokra. Nigdy nie wiadomo, co tam nas spotka wewnątrz takiej dawnej śluzy. Przebieramy się i zabierzemy Państwa w prawdziwą podróż historyczną. Macie Państwo niebywałą okazję zobaczyć, jak wygląda wnętrze dawnej stajni sprzed 200 lat. Tu, za tymi wrotami, co prawda nie konkretnie za tymi, bo są zmienione, wprowadzano koniki, które dawniej ciągnęły barki po kanale Kłodnickim, biegnącym tuż obok. Zajrzymy do środka. Czuje się ducha dawnej stajni. Tu niegdyś na ścianach za węglem, który dzisiaj się tu znajduje, znajdowały się 4 do 6 stanowisk dla koni. Haki, do których te koniki zmęczone, a koniki wypoczęte zabierano do pracy, by ciągnęły barki w stronę następnej śluzy, która była w Pławniowicach. Będziemy i tam. Nad nami prawdziwa powała. Z tej strony do góry ładowano zapewne siano, którymi koniki były karmione. Czy tu były wrota? Trudno mi powiedzieć, bo wszystko jest teraz poprzerabiane, ale całość jest naprawdę oryginalna, łącznie z prześlicznym okienkiem łukowym. Jestem we wnętrzu dawnego kanału Kłodnickiego. To jest właśnie ta przestrzeń, która kiedyś wypełniona wodą niosła na sobie barki z węglem w stronę właśnie Kędzierzyna-Koźla, a po drodze wszystkie śluzy były przez te barki omijane. Chyba muszę zajrzeć na moją mapę, bo wszystko tutaj, proszę Państwa, tak zarosło, że
od ostatniego mojego tutaj pobytu nie potrafię poznać tego miejsca. No tak, zgadza się. Ta Ciszów, a tu gdzie ta niebieska kropka zrobiona długopisem, to jest śluza kanału Kłodnickiego numer 13. Tak dokładnie. A następna jest tu. Jest! Chodźmy zatem na dół. Proszę Państwa, śluza. To, co tu widać, taki ładny, wyokrąglony fragment muru z dawnego klinkieru, to po prostu bramy, jak gdyby łapiące barkę, aby łatwiej barce było wycelować właśnie w ten fragment śluzy. Kiedy barka wpłynęła do wnętrza, a za chwilę to Państwo tu zobaczycie na miejscu, znalazła się w obszarze za wrotami od strony wody wysokiej, tak zwanej wysokiej, bo tu było wody dużo, a tam niżej było wody mało. I trzeba było doprowadzić poziom w śluzie do poziomu wody niskiej. I tak właśnie się to działo. Proszę tutaj zerknąć. Gdzieś w tym miejscu, co prawda śladu tu nie ma po zawiasach, ale tutaj tu był zawias, na którym z jednej i z drugiej strony brama się otwierała i chowała się w tą wnękę swoją grubością, tymi belkami, chowało się tu do środka po to, żeby barki miały jak najwięcej miejsca dla siebie. To, co tu widać, taka dziwna wnęka, to nic innego jak taka wnęka remontowa. Bo w momencie, kiedy trzeba było śluzę albo wrota w jakiś sposób naprawić, uszczelnić, wymienić na nowe, tu zakładano belę tej grubości, jedną na drugą, uszczelniano i woda wysoka nie miała dostępu do wnętrza śluzy. Można było spokojnie remontować ją, potem te zapory wyjmowano i śluza była gotowa do dalszej eksploatacji. Jak Państwo widzicie, wyjeżdżamy z Taciszowa, kierując się do Pławniowic. I tam będzie kolejna nasza uczta archeologiczna, bo odkryjemy następną śluzę. Jak Państwo widzicie, wjeżdżamy w ulicę o nazwie Dolna i tą ulicą będziemy się kierować w stronę najbliższych zarośli. A proszę zawsze mieć na uwadze to, że takie zarośla, takie rzędy drzew, to rzędy drzew, które rosły po obydwu stronach brzegu dawnego kanału Kłodnickiego, co zresztą za chwileczkę zobaczymy na żywo.
punktem orientacyjnym, że Państwo idziecie dobrze, jest stara ambona myśliwych, którzy kiedyś tu strzelali do zwierzyny. Wchodzić na nią jednak nie radzę. Ona troszeczkę jest już koślawa. No proszę, jest kolejna śluza. Jeśli Państwo na nią traficie, z całą pewnością będziecie się tak samo cieszyli jak ja teraz. Widzę ją po raz kolejny, a byłem tu już chyba 10 razy, stąd to miejsce uważam za nad wyraz urokliwe, bo oprócz ducha 200-letniego słychać tu pokrzykiwania dawnych spławiaczy barek i rżenie koni, które ciągnęły te barki. Chodźcie za mną. Śluza numer 12. Pławniowice. Tutaj, jeśli zejdziecie z tego zbocza w dół, proszę uważać. Śluza zwykle jest głęboka i to, co wydaje się stałym gruntem, proszę zobaczyć. Niespodzianka. Jesteście po pas w wodzie, a tam dalej to jeszcze wyżej. Ta sama historia jak w przypadku śluzy w Taciszowie, którą pokazywałem. Te pionowe wcięcia to takie miejsca na przegrody remontowe. Kawałeczek dalej, co zobaczymy, jeśli wejdziemy z drugiej strony tej śluzy, takie dalej wcięcia to właśnie miejsca na otwieranie wrót. One tutaj otwierały się w tamtą stronę, do wnętrza. I tak się zamykały, bo wtedy napór wody od strony wody wysokiej zamykał, dociskał wrota do siebie i w pewien sposób uszczelniał przepływ wody, ucieczkę wody. Potem śluzę, tam na dole takie drzwiczki były do otwarcia, otwierano. Woda w śluzie zjechała na dół do tego właśnie poziomu. Wrota się otwierały i barka swobodnie przepływała. Proszę Państwa, jechaliśmy samochodem przez kilka kilometrów i proszę sobie na podstawie tych kilku kilometrów, które przejedziecie swoim autem czy rowerem, wyobrazić ogrom pracy, którą musiano włożyć po to, żeby węgiel z kopalni Królowa Luiza w Zabrzu przetransportować aż do Kędzierzyna Koźla, gdzie były przeładowywane te barki na kolejne duże barki odrzańskie, by dopłynąć z tym węglem do Berlina. Ten kawałek stąd do, znaczy się z Zabrza do Kędzierzyna Koźla to jakieś 40 km. 18 śluz było na trasie całego dawnego kanału Kłodnickiego. Zachowało się chyba 6 czy 5. Przepiękna wycieczka mogłaby Państwa czekać podczas oglądania wszystkich zachowanych śluz. Kto wie, czy do końca lata 2017 nie zrobimy właśnie takiej wyprawy śladem śluz kanału Kłodnickiego. Wszystkich miłośników wodnego świata powiatu gliwickiego zapraszam za mną. Co prawda po krzyby, po pas, ale zobaczymy coś przepięknego na powierzchni dawnego kanału Kłodnickiego, który funkcjonuje, jak widzicie Państwo, do dziś. Chodźcie dalej. Za mną prawdziwy rezerwat, a przede mną zielona toń kanału Kłodnickiego. O, a tu proszę, co chwilę niespodzianka przyrodnicza. Nie będę niepokoił to zwierzątko tam w tej norce, bo nie mam zielonego pojęcia, czy to jest jama od lisa, bobra. Może Państwo podpowiecie w komentarzach, proszę mi napisać, bo ja naprawdę nie wiem. Schodzimy w dół, zobaczycie, jak wygląda przepiękna zielona rzęsa
na kanale Kłodnickim. Mam nadzieję, że dla wszystkich jest jasne, po co ja ten długi drąg niosę z sobą. Będę badał głębokość, bo tak jak powiedziałem, na ten zdradliwy brzeg nie wchodzę, bo wiem, że na pewno przeleje mi się przez gumowce. O, proszę. Jesteśmy 1,5 metra od brzegu, głębokość metr. Jeśli spróbowałbym dalej zarzucić, o, kapelusz wylądowałby w tym błocie. Udało się go uratować. Proszę zobaczyć. Jedziemy w dół, jedziemy w dół, jedziemy w dół tą tyczką. O, mamy tyle. 2 metry od brzegu. Głębokość 2 metry. A to oznacza, że 3 metry od brzegu będzie 3 metry. Na środku zawsze jest najgłębiej. Jak Państwo widzicie, jestem w zaczarowanym miejscu. Wnętrze śluzy kanału Kłodnickiego. Badamy tylko grunt. O! Proszę. Jak tu nadepnę, to jestem prawie metr niżej. Dlatego nie ryzykuję, bo kto by kręcił następne odcinki Lata z Radiem? Przepraszam. Kto by kręcił następne odcinki Lata Imperium? Za chwilę zejdziecie Państwo tu łącznie z panem operatorem i zobaczycie przepiękne, dawne łoże zawiasów wrót. Innego rodzaju niż te, które widzieliśmy w tamtym miejscu, w Taciszowie. Podobna konstrukcja. Stąd do sąsiedniej ściany to obszar, w którym barka musiała się zmieścić, a tu belka z wrotami, połówką wrót, bo druga połówka była z drugiej strony, to się wszystko otwierało tu do środka, chowając się w taki sposób, by nie przeszkadzać barce wypływającej ze śluzy. Kiedy będziecie Państwo wychodzić już ze śluzy, z prawej strony proszę zerknąć na charakterystyczne zabudowania. Domek śluzownika, oczywiście przebudowany, bo to 200 lat temu zupełnie inaczej to wyglądało, i stajnia, ta z czerwonej cegły. Ta jest oryginalna. Proszę zobaczyć, jak miejscami kanał Kłodnicki potrafił być szeroki. Tu z całą pewnością następowały jakieś nawroty barek lub coś takiego, co wymuszało w terenie wybudowanie właśnie tak szerokiego miejsca. Bo przecież normalnie kanał Kłodnicki miał szerokość około 3-4 metrów i to było wszystko. Tyle, żeby się barka zmieściła. Nawet nie potrafiły się wyminąć. Może one właśnie tu się mijały. I tu, z tego miejsca, muszę podziękować panu Zbigniewowi Jurze, który był
moim nauczycielem, jeśli chodzi o sprawy kanału Kłodnickiego i wszystkich śluz, które teraz Państwo oglądacie. To właściwie jego zasługa, że teraz je Państwo możecie oglądać. Dziękuję, Zbyszku. Aby w Pławniowicach trafić na dawny kanał Kłodnicki, trzeba wejść w ulicę Wodną. Wejść w las, mieć cierpliwość i szukać czegoś takiego. To jest kanał Kłodnicki. W tej chwili ta woda, która tu się znajduje, to woda, która napływa od strony kanału Gliwickiego, bo ten fragment jest w pewnym miejscu połączony właśnie z kanałem Gliwickim. Nie da się tu jednak wpłynąć niczym innym niż, powiedzmy sobie, kajakiem. Nigdy nie wiadomo, jak głębokie jest tu dno. Proszę Państwa, ja sobie spróbuję tu chwilę odpocząć. Miejsce niezwykle urokliwe. Zresztą sami widzicie. Wejść tutaj, odszukać ten kanał. No to jest niebywała gratka dla każdego turysty, który lubi powiat gliwicki i odszukiwanie takich właśnie miejsc. Proszę sobie wyobrazić, że kanał Kłodnicki był kopany jakieś 200 lat temu ręcznie. Nie było żadnych maszyn takich, które by pomagały w kopaniu rowu. To jest w pewnym rodzaju rów, a w miejscach niektórych jest nasyp. Chodzi o to, by woda w kanale znajdowała się na jednym poziomie. Także raz jest wyżej, raz niżej względem terenu, ale woda na pewno była poziomo do sąsiedniej śluzy. Tak jak wcześniej wspomniałem, śluz było 18 i one stopniowo sprowadzały barki niżej w stronę Odry. Kopanie kanału Kłodnickiego wymagało olbrzymiej ilości taczek, na które ładowano ziemię i wywożono ją na wały albo w miejsca, gdzie była potrzebna ziemia, żeby zbudować nasyp. Proszę sobie wyobrazić, że znam tą historię z Taciszowa. Proszę sobie wyobrazić, że jeden ze stolarzy taciszowskich, tych, którzy tam mieszkali jakieś 200 lat temu, a osoba ta nazywała się Linke, założył sobie firmę produkującą taczki. I te taczki w tysiącach sztuk wychodziły z jego stolarni i robotnicy nimi wozili ziemię tam, gdzie trzeba było. Potem, kiedy kanał był już wybudowany, a pan Linke miał sposobną, już wielką, sposobną kiesę, proszę sobie wyobrazić, założył w Poznaniu, nie wiem jakim cudem dotarł do Poznania, ale tak się stało, w Poznaniu fabrykę wagonów. Na bazie jego warsztatów zbudowano późniejszy Pafawag. To taka ciekawostka właśnie z okolic Taciszowa, Pławniowic, bo tu zapewne też byli tacy mądrale, którzy chcieli wykorzystać sytuację, by zarobić jakieś pieniążki na budowie tego właśnie kanału. Kanał Gliwicki sam w sobie jako droga wodna może nie jest na tyle ciekawy, no bo no, wykopano rów, nalano wody i to wszystko. Ciekawsze są śluzy, które można jeszcze zaobserwować w tym terenie. Dwie Państwo widzieliście już, a jedną z najciekawszych, taka, która jest zachowana w najlepszym stanie, znajduje się w Kędzierzynie Koźlu, przy samym końcu drogi kanału Kłodnickiego. Mieliśmy też w Gliwicach niesamowitą perełkę właśnie tego rodzaju. Śluzę 18, 18 wrota, jak ją nazwałem. W tej chwili jeździcie tam samochodem, bo została zrównana z pychaczami. Piaskowcowe bloki wywiezione do
jednego z gliwickich zakładów, niby na przechowanie, by wybudować jakąś tam replikę, ale to, jak Państwo wiecie, bajki. Do dziś nie mogę się otrząsnąć z faktu, że ta śluza, wielka jak stadion, po prostu wielka jak stadion, pełna klinkieru, bloków piaskowca złożonych z różnych dalekich kamieniołomów, została rozebrana na kawałki i zniszczona. Miłośnik historii płacze nad tą właśnie śluzą. Zakończenie tego odcinka będzie dla Państwa zaskakujące, bo proszę zobaczyć. Przepiękny krajobraz. To, co tu jest przed nami, to smakołyki, o których opowiem w odpowiednim czasie, tylko rozparę tego grilla. My tu mamy rzecz nieprawdopodobną. Na przestrzeni wielu kilometrów kwadratowych jesteśmy tu jedyni. Nie ma tu żywej duszy. Mamy lepiej niż na pustyni Gobi, bo mamy tak, wody w bród, kwiatów w bród, zieleni, wszystkiego, co tylko dusza zapragnie, i grilla z zakąską, którą za chwileczkę na Państwa oczach przygotujemy. Pozwólcie, drodzy widzowie, że rozbiorę się z tego mojego ubioru służbowego, bo jakby nie było, jest tu na koronie wału jeziora Dzierżno duże, bardzo duszno i ciepło. Drodzy Państwo, rozpalamy, a potem będę opowiadał, jak się robi to mięsko, które tu mamy przygotowane. Zachęcamy wszystkich do przyjazdu w to miejsce. Dojechać tu samochodem można prawie pod samą koronę. Z rodziną, ze wszystkimi, z sąsiadami nawet, z całego domu. Przyjeżdżajcie, podziwiajcie Dzierżno duże. Z tego powodu, że tu nie wolno pływać, nie wolno się kąpać, nie wolno używać tej wody do żadnych innych celów poza patrzeniem na nią, jest tu pusto. I to jest właśnie ta atrakcja. Cóż my tu mamy? Proszę Państwa, karczek kupiony u najbliższego Wam rzeźnika. Młoteczkiem leciutko, leciutko stukamy, stukamy. O połowę mniej niż przy robieniu kotleta, żeby nie rozbić za bardzo tego mięska. I teraz przygotowujemy zaprawę, w której będziemy to wszystko peklować. Mieszamy w naczyńku miód, pieprz, sól, musztardę, troszeczkę papryczki chili, to czerwone. Wszystko, co zielone, zwykle znajduje się u Państwa na stole kuchennym. W miseczce to trzeba ładnie wszystko wymieszać, wymieszać, wymieszać. Starczy minuta mieszania albo półtorej i zaczynamy tak jak gdyby panierować te właśnie płaty karczku. Odkładamy, zależy ile Państwo zjecie, ile osób będzie na takiej właśnie grillowej uczcie. Obkładamy to. Składamy do miseczki jedno na drugim, ładnie, równiutko i do lodówki. Aha, jeszcze. Cała zaprawa musi być przygotowana mniej więcej tak parę godzin wcześniej, żeby się to przegryzło. A wszystkie kawałki mięsa w lodówce najlepiej na dzień, na dobę wcześniej. I niech sobie to ładnie w lodóweczce czeka. Masło czosnkowe. Bardzo prosta sprawa. Masło kupione w sklepiku, czosnek na zieleniaku, koperek, troszeczkę soli do smaku. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Na dzień wcześniej. Ładnie przykryjemy i do lodóweczki. I na drugi dzień mamy ten zestaw, jak znalazł. Węgielki się już rozżarzyły.
zakładam ruszt na taką średnią wysokość i co robię? Nakładam karczek na ruszcie ze 2-3 kawałki, nie więcej, zawsze można dorobić. Możemy obracać na drugą stronę. Tam mi chili spadło na dół, no ale trudno, już nie wyjmę go. Przejdę sobie tylko w dogodniejsze miejsce do konsumpcji. Na łonie natury najprzyjemniej. Proszę zobaczyć. Mrówki, pająki, ważki, pszczółki. Niestraszne. Chcecie wiedzieć, jak smakuje? To jest to. W takich warunkach, w takich okolicznościach, w Państwa towarzystwie, miód w gębie.